Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii filmów gastronomicznych związanych z żywieniem. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat kolejnego bardzo istotnego i popularnego w gastronomii polskiej, szczególnie surowca, mianowicie o ziemniakach. Jeśli chodzi o ziemniaki, są one jedną z najważniejszych roślin uprawnych tak naprawdę i żeby wiedzieć dokładnie, jeśli chodzi o ziemniaki, jaka część jest jadalna tak naprawdę, no to jadalną częścią będą bulwy. Jadalną częścią będą bulwy i ta bulwa będzie składała się z kilku zasadniczych elementów. Najbardziej na zewnątrz będziemy mieli skórkę i później idąc głębiej mamy tak zwaną korę pierwotną, pierścień wiązek naczyniowo-sitowych oraz najbliżej środka, jeśli mówimy o przekroju takim poprzecznym, mamy rdzeń zewnętrzny i wewnętrzny. Jeśli chodzi o ziemniaki, to one, tak jak powiedziałem na wstępie, królują, jeśli chodzi o kuchnię polską, jako taki dodatek do dań głównych. No i rzeczywiście, jak przyjrzymy się składowi chemicznemu, jeśli chodzi o ziemniaki, to one też pod kątem wartości odżywczej, wartości dietetycznej są bardzo bogate. Bogate, szczególnie jeśli sobie przyjrzymy ten skład, tak jak każde warzywo będzie składało się w większości z wody, ziemniaki w 75% mniej więcej składają się z wody, natomiast pozostała część, czyli te 25%, będą to cukry oraz składniki mineralne. Jeśli chodzi o cukry, to tutaj w szczególności w największym stopniu mamy do czynienia ze skrobią. Kolejno zdecydowanie mniej już, natomiast również w ziemniakach występują tak zwane cukry łatwo fermentujące, łatwo przyswajalne, typu glukoza, fruktoza czy sacharoza. I tutaj podpowiem też, że mało będzie znajdowało się tych cukrów łatwo fermentujących, łatwo przyswajalnych w ziemniakach młodych, natomiast z czasem w trakcie przechowywania zawartość tych cukrów wzrasta, czyli w takich ziemniakach starych mamy więcej tych cukrów łatwo przyswajalnych, łatwo fermentujących i to wpływa też na to, że czasami te ziemniaki stare są bardziej słodkie, mają bardziej wyczuwalny ten słodki smak w stosunku do ziemniaków młodych. Kolejna rzecz to składniki mineralne. Powiedziałem, że ziemniaki są bogate w wiele cennych rzeczy. Jeśli chodzi o składniki mineralne, to szczególnie mamy na względzie potas. I rzeczywiście, jeśli myślimy ziemniaki, to pod kątem składników mineralnych myślimy na pierwszym miejscu o potasie. Będzie to również fosfor, magnez i siarka. Wartość energetyczna, bo często też mówi się o tym, że od ziemniaków się tyje, gdzieś to w środowisku dietetycznym nadal czasami ludzie powtarzają, zupełnie niepotrzebnie, bo w 100 gramach ziemniaka mamy około 87 kilokalorii, wręcz w stosunku do ryżu czy innych różnego rodzaju kasz czy makaronów, wartość kaloryczna ziemniaków jest naprawdę niewielka, a sytość jest dosyć spora, między innymi dzięki zawartości wysokiej skrobi. Powiem też bardzo istotną rzecz pod kątem związku takiego jak solanina. Jest to trujący glikoalkaloid. Trujący glikoalkaloid, który występuje głównie wokół skórki. On tam się gromadzi, ziemniaka. I oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest dokładne obieranie tych ziemniaków po to, żeby tej solaniny się wyzbyć. Ale tutaj mamy troszkę zgrzyt, ponieważ ubierając zbyt mocno ziemniaki, również niwelujemy zawartość składników mineralnych występujących w ziemniakach. Podpowiem w ten sposób, ponieważ jeśli chodzi o ziemniaki młode, to najwięcej będzie występowało właśnie w tym okresie kiełkowania w tych ziemniaków tej solaniny. I też zasada jest taka, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z ziemniakami młodymi w takim okresie kiełkowania, no to wówczas tych ziemniaków w skórce nie gotujemy i nie pieczemy po prostu. Czyli wtedy po prostu zwracamy uwagę na to, żeby dobrze je obrać, żeby tej solaniny nie było zbyt dużo. Natomiast jeśli mamy do czynienia z ziemniakami starymi, to wówczas nie boimy się aż tak bardzo tej solaniny i możemy wtedy gotować w mundurkach, czyli w skórce te ziemniaki. Zielonkawe takie zabarwienie będzie świadczyło o tym, że ta solanina właśnie w skórce ziemniaka występuje. No i tak jak mówiłem, podczas gotowania przechodzi ta solanina do roztworu i podczas obierania tej solaniny również się wyzbywamy.
Natomiast wiedza o tym, że coś takiego jest, jak najbardziej jest wskazane. Przejdziemy sobie teraz do zasady obróbki ziemniaków, ponieważ na początku powinniśmy cienko ten ziemniak obrać, chyba że mówimy o ziemniaku właśnie młodym, no to wtedy po prostu dokładnie obieramy. Obieramy cienko po to, żeby, tak jak powiedziałem, minimalizować straty składników mineralnych. Kolejna rzecz, gotujemy w skórce najczęściej, jeśli chodzi oczywiście o ziemniaki stare, po to, szczególnie wtedy właśnie, kiedy zależy nam na tym, żeby minimalizować na przykład straty potasu. Kolejna rzecz, to wrzucamy do wrzącej osolonej wody. Dlaczego? Ponieważ wtedy skracamy czas gotowania i wyrównamy stężenia. Dzięki temu bardziej efektywne będzie to gotowanie i ziemniaki mają lepszy smak. Ziemniaki gotujemy w ten sposób, że do momentu zagotowania gotujemy na dużym ogniu i potem umiarkowany ogień i pod przykryciem, następnie po ugotowaniu odcedzamy te ziemniaki i odparowujemy. To jest taka prosta zasada, jeśli chodzi o obróbkę ziemniaków. Powiem kilka słów na temat odmian ziemniaków, żeby mieć świadomość, jakie występują. Najbardziej popularne to Lord, Aster, Orlik, Albina czy Drop. I również, jeśli chodzi o ziemniaki, możemy wyróżnić cztery typy kulinarne. Typ kulinarny ziemniaków A, B, C oraz D. To odnosi się do struktury tego ziemniaka po ugotowaniu tak naprawdę, ponieważ jeśli mówimy o typie kulinarnym ziemniaków A, to mówimy o konsystencji twardej, czyli ziemniaki po ugotowaniu się nie rozpadają. I to jest potrzebne na przykład przy sałatkach, na przykład przy zupach, ponieważ wtedy rzeczywiście taka struktura będzie wskazana. Typ kulinarny B to ziemniaki, które po ugotowaniu lekko pękają, ale nie aż tak bardzo i tutaj mogą być używane na przykład do ciasta ziemniaczanego czy różnych zapiekanek. Typ kulinarny C pękają po ugotowaniu i mają delikatną strukturę. I tu mamy na przykład wykorzystanie do pysz czy placków ziemniaczanych oraz typ kulinarny D, tak jak logika wskazuje, one będą bardzo się rozpadały po ugotowaniu, no i to się tworzy taka papka, którą możemy wykorzystać na przykład do pire z ziemniaków. Jakie mamy przetwory, jeśli chodzi o ziemniaki? Możemy przetwarzać w kierunku mączki ziemniaczanej, w kierunku koncentratów, na przykład placków ziemniaczanych czy pire, w kierunku potraw smażonych, czyli chipsów czy prażynek na przykład, mrożonki możemy robić, czyli frytki czy kluski różnego rodzaju, oraz w kierunku alkoholu, spirytusu, ponieważ podczas fermentacji ziemniaka będzie tworzył się właśnie alkohol. Więc mamy kilka przetworów różnych, jeśli chodzi o ziemniaki. I na koniec chciałbym wskazać kilka najbardziej popularnych dań z ziemniaków, żebyście też mogli je wskazać, żebyście wiedzieli, jakie konkretnie mamy. Oczywiście na przykład ziemniaki w mundurkach, czyli gotowane w skórce, ziemniaki pire, na przykład z dodatkiem mleka czy masła, pyzy ziemniaczane mogą być, frytki oczywiście, placki ziemniaczane, kotlety ziemniaczane, tortilla hiszpańska właśnie z użyciem ziemniaków, wszelkiego rodzaju kluski, czyli mogą być kopytka, mogą być kluski leniwe, mogą być kluski śląskie, krokiety oczywiście, kartacze, mogą być pierogi ruskie z nadzieniem, z tym farszem oczywiście właśnie, gdzie mamy użycie ziemniaków, czy też sałatki po prostu ziemniaczane, czy zupa ziemniaczana. Także ziemniaki są wszechobecne w kuchni polskiej, są bardzo fajnym i ciekawym surowcem, który powinien być wykorzystywany również jeśli chodzi o diety wszelkiego rodzaju redukcyjne na przykład, ponieważ tak jak wspomniałem, wartość energetyczna jest niska. To wszystko w tym filmie, bardzo się cieszę, że tu jesteś. Zapraszam do kolejnych, gdzie będziemy brnąć dalej w żywnościowo-gastronomiczną przygodę. Pozdrawiam, cześć!